srebrny świt i zamknięte drzwi. Miałaś w środku być, tak mówiłaś mi. Jak uwierzyć w słowa niewypowiedziane szczerze? Obiecałaś wczoraj i wiedziałaś, że uwierzę. Minęło kilka miesięcy, odkąd z dyskoteki odszedł Daro. Nikola i Paweł wspominają czasem przyjaciela, ale powoli przyzwyczajają się już do jego nieobecności. Mi też wysłał dwa maile i jakieś tam dziwne fotki. Wiesz, może poznał jakąś piękną Amerykankę? Tak, ciekaw jestem, jak on się tam przedstawia w tej Ameryce. Że ma 30 lat, to powie co, ten. Albert jest właścicielem klubu. Po odejściu Dara spędza w dyskotece więcej czasu, zanim nabierze zaufania do nowego szefa ochrony. Bezpieczeństwo klubu i gości to dla niego podstawa. Co ta szmata robi na barku? Co? Co szef taki nerwowy? Kapel, ten nasz szef ochrony. Dwa dni przepracował i pisze mi SMS-a, że on do pracy nie przejdzie, gwiazdą. Głupka go rozbolała. Proszę, bo... Nie wiem. I co teraz? No co, trzeba będzie się za kimś rozejrzeć. No ale masz kogoś na oku? Prawdę mówiąc, nie. No ale wiesz, no w tej branży coraz ciężej o kogoś takiego normalnego bez stanu do pracy. No ja bym mógł iść, ale wiesz, ja bym tam zabijał. Proszę cię, co lepiej pijmy barku. Kapel to nasz nowy szef ochrony. Koleś jest totalnym idiotą, a do tego olewa swoją pracę. Ciężko jest znaleźć teraz nowego szefa ochrony, a ja potrzebuję człowieka, któremu mogę w 100% zaufać. Kilka dni później w branży rozeszła się wieść, że Albert szuka nowego szefa ochrony. Cichy, który wielokrotnie próbował wprowadzić do klubu Alberta swoich dealerów, węszy w tym okazję. W tym celu wezwał swojego najlepszego człowieka, Robsona. Słuchaj, jest sprawa. Chciałbym, żebyś zgłosił cię do Alberta i powiedział, że chcesz u niego pracować. No przecież Albert doskonale wie, że pracuje u ciebie. No wie. Ale powiesz, może się powstykaliśmy i że mnie nienawidzisz. A po drugie, weźmiesz go na sentymencik. No jaki sentymencik? Ty już wiesz jaki. Wszyscy wiedzą, że jesteś jego synem. No tak, tylko że wiesz, Alberta nie było w moim życiu przez x lat. I nie chcę u niego pracować. No nie uważasz, że to jest doskonały moment, żeby się na nim zemścić? A to co, miałbym być twoim szpiegiem u niego? Mniej więcej. No to się zastanowię. Byle nie za długo. Nie wiem, jak Cichy sobie to wyobraża, ale może rzeczywiście jest to okazja, żeby się zemścić na moim ojcu. Robson poprosił o pośrednictwo swoją matkę Ewę, nie wyjawiając jej prawdy o planie Cichego. Ewa przejęła się tym, że syn stracił pracę i po chwili wahania zdecydowała się odezwać do Alberta, mimo że minęło wiele lat od ich ostatniego spotkania. Mów, co tam? W porządku. Tylko mam problem z naszym synem, Robertem. Jaki problem? Padł w złe towarzystwo, spotyka się z dziwnymi ludźmi. No chciałabym, żebyśmy mu wspólnie jakoś pomogli. No ale jak? Słyszałam, że szukasz w swoim klubie szefa ochrony. Tak, szukam. No widzisz, no to jest świetny pomysł. Może byś go zatrudnił. No ale dobrze, tylko czy on ma jakieś doświadczenie, pracował w tej branży? Ma doświadczenie, pracował jako ochroniarz w klubie. Ale gdzie? U Cichego. U Cichego? Mhm. To złe towarzystwo, to szemrani ludzie, bandyci, złodzieje. Wiem, dlatego chcemy,
koniecznie mu pomóc. Aha. Słuchaj, może ja bym was umówiła na spotkanie. To się dogadacie, porozmawiacie. Wiesz co, Wuniu, ja bym wolał, żebyśmy jednak umówili się w trójkę, bo dawno go nie widziałem. Nie wiem, jak on zareaguje. Czy nie ma do mnie żalu o to, że go zostawiłem? Nie ma żalu. On sam prosił mnie o to spotkanie. Naprawdę. Tak? Proszę cię, pomyśl o tym. Wiesz co, mam pomysł. Mhm. Krystyna wyjechała teraz, więc zapraszam was jutro do siebie na grilla. Jutro. Super. Zrobimy coś dobrego do jedzenia. Ja z nim porozmawiam i przyjedziemy. Przyjdźcie jutro do nas. Świetnie. Boże, dziękuję ci. Proszę. Jesteś kochany. Naprawdę. W takim razie musimy mu pomóc. Pomożemy mu. Super. Robert o tym nie wie, ale to ja zerwałam z Albertem. On wtedy zupełnie nie był gotowy na założenie rodziny. Zakochany w tych swoich motorach. Oglądał się za dziewczynami, zdradzał mnie. Nie byłam gotowa na taki związek. Na początku było źle, ale potem spokojnie dawałam sobie radę. A teraz jest czas na to, żeby Robert odzyskał kontakt z ojcem. Jedyna rzecz, jakiej żałuję w życiu, to brak kontaktu z synem. Nie wiedziałam, jak to odkręcić, a tu proszę, okazja nadarzyła się sama. Następnego dnia rano. Mieszkanie Nikoli i Grześka. Nikola ma dzisiaj wolne. Postanowiła przeznaczyć cały dzień na odpoczynek. Kochanie, ta czy ta? Nie wiem. Niunia, no szybko, ta czy ta? No, dla mnie najlepiej wyglądasz bez. Niunia, ja się spieszę do pracy. No nie możesz zadzwonić do swojego wspólnika, żeby za ciebie przyszedł. No przecież wiesz, że nikt tak nie zadba o mój interes jak ja sam. No słuchaj, ja mogę zadbać o twój interes. Dawaj, ta koszula, nie wygłupiaj się. Oj, przestań. No to? To co, zostajesz? Tylko bardzo krótką chwilę trwa. Wybacz mi tę dziwną grę. Taka jestem i ty też nie zmienisz mnie. Jestem z Grzesiem taka szczęśliwa. Jednak warto było do siebie wrócić i spróbować jeszcze raz. Co to jest za dziewczyna? Tego samego dnia po południu Albert kończy przygotowania do grilla, na którego zaprosił Ewę i niewidzianego od ponad 20 lat syna. Mogę się powstrzymać, miód malina. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi? No i tak. Słyszałem, Robert, że chcesz pracować u mnie jako szef ochrony w klubie. Wiesz co, zacznijmy od tego, że Robson. Tak to nam wszyscy mówią. Robson. Mama mówi Robert. A co do pracy, no chciałbym. Chciałbym, pewnie. A powiedz mi, masz jakieś doświadczenie? Pracowałeś z ludźmi w takiej branży? Bo to ciężko jest jednak. W miejscu, w którym pracowałem ostatnio w klubie, często zastępowałem szefa ochrony, no i stałem z obuchami na bramce, więc generalnie wiem, jak to działa, z czym to się je i wydaje mi się, że dałbym radę. Robson, w takim razie masz tę pracę. Pięknie. Gratulacje. Zdrowaczka. Proszę się, synu. Ona jest przy mnie blisko, na dalszy czas. Ojciec nigdy się mną nie interesował. Zostawił mnie i moją mamę, jak tylko się urodziłem. Tak naprawdę to nie znam tego człowieka. Tylko jeszcze jedna kwestia. Myślę, że w klubie, w pracy powinienem się ciebie pracować w szefie. I żeby nasze koligacje rodzinne chyba nie wychodziły za bardzo. Tak, jestem za tym, tak. No to by raczej nie sprzyjał. Atmosferze? To... Tak, pięknie. Muszę przyznać, że ojciec zrobił na mnie dobre wrażenie. Ale i tak nie zapomnę mu tego, że nas kiedyś opuścił. Dobrze, jak mamy to ustalone, to ja lecę. Gdzie ty idziesz tak szybko? No, muszę się tam sprawę pozałatwiać jeszcze. A. Jak najpierwsze spotkanie, tak było bardzo miło. Robson, poczekaj. To wpadnij jutro do klubu. Dobra, przedstawię dobra. Cię pracownikom, pokażę ci obowiązki, jak to wszystko ma wyglądać. Super, no. Super, dobra. Cześć. To do jutra. Trzymaj się. Do jutra. Strasznie się cieszę. Dziękuję ci za pomoc. Nie ma problemu. No, robimy to dla naszego syna. Nie ma problemu. Bardzo obawiałem się tego spotkania po latach, ale okazało się, że ja i Robert czujemy się ze sobą bardzo swobodnie. W pewnym sensie jesteśmy rodziną, a pierwszy raz spotykamy się tutaj razem na grillu. Dziwne to uczucie. Parę godzin i kilka kieliszków wina później atmosfera między Ewą i Albertem wyraźnie się rozluźniła, a wspomnienia wróciły. Halo, halo. Co tutaj się dzieje do jasnej cholery? Co tutaj wyprawiasz?
Kochanie, miałaś wrócić jutro? Miałam, ale wróciłam dzisiaj. Co to w ogóle ma być? Co to jest za impreza? Gryla zrobiłem i pozwól, że ci przedstawię. To jest Ewa. Witam, matka, witam serdecznie. Matka mojego syna Robsona. Świetnie. Przepraszam bardzo, ja się troszkę zasiedziałam. Do widzenia, do miło. Zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję. Proszę. Pozdrawiam, bardzo. Pa, pa. Już ci wszystko tłumaczę. Otóż no, zrobiliśmy grilla. Był Robson, mój syn, była mama Ewa i... Świetnie się bawisz, za każdym razem się tak bawisz, jakby jeździłam? Nie, nie, to dzisiaj wyjątkowo grilla rozpaliliśmy, bo Robson potrzebuje pracy i dałem mu pracę w klubie. Dałeś pracę Robsonowi? Tak. Syneczkowi? Tak. Którego przez 20 lat nie miałeś z nim kontaktu. Wiesz co, to jest żałosne. Nie chcę mi się nawet z tobą rozmawiać. Porozmawiamy, jak wyczyś wieje. Gdybym nie wróciła wcześniej od matki, jak nic, poszliby do łóżka. Czuję, że moje małżeństwo jest zagrożone. Rzeczywiście, powinienem powiedzieć Krystynie o tym spotkaniu, ale obawiałem się jej reakcji. Wieczorem następnego dnia Robson zjawia się w klubie. Zgodnie z umową ma to być jego pierwszy dzień pracy w lokalu ojca. Coś dla ciebie będzie? Tak, woda gazowana z limonką. Niestety limonki nie mamy. A gaz? Uleciał. Okej. Czemu taki syf w ogóle? Jak ludzie mają tu pić? Proszamy pana bardzo, następnym razem, jak pan przyjdzie do naszego lokalu, to będzie błysk, bo przecież klient nasz pan. I dopilnujesz tego, rozumiem? Oczywiście, specjalnie dla pana. Cudownie. No, widzę, że już się polubiliście i poznaliście. To jest Robson, nasz nowy szef ochrony. Cześć, Nikola. Robson. Równą rękę mam, przepraszam. Paweł, który jest mistrzem w swoim fachu, no co? Właśnie, a ja chyba cię kojarzę z lokalu od Cichego. Cichego? Pierwsze, to jest przeszłość. Po drugie, nigdy więcej taka sytuacja nie będzie miała miejsca. No i właśnie o to chodzi, stary, o to chodzi! No cóż. Widzę, że nie spodobałem się temu Pawłowi, skoro od samego początku wypominał mi moje kontakty. Robson to podejrzany typ. Sprawdzę go, bo mam znajomego u Cichego za barem, więc chyba się tam przejdę. Albert wraca z klubu po długiej i ciężkiej nocy. Widzi spakowane walizki swojej żony. Czuje, że długo będzie musiał jeszcze ją przepraszać za taniec z Ewą. Co tu robi ta walizka? Co ty odwalasz? Wyprowadzam się. Jak to się wyprowadzasz? Po prostu. Co chodzi ci o tego grilla? Nie z nią nic nie łączy. Chodzi tylko o naszego syna. Uważam, że powinniśmy od siebie odpocząć. Tak. Myślę, że to nie był jednorazowy wybryk grill. Naprawdę. No, kocham cię. Nie opuszczaj mnie. Myślę, że ona nigdy się od nas nie odczepi. Jeszcze tym bardziej synek, który będzie u ciebie pracował. Wie, co stworzyliśmy. Ile mamy pieniędzy? Myślisz, że tak łatwo odpuści? Kochanie, nie opuszczaj mnie, proszę cię. To jest bez sensu. Co ty mówisz? Mi nigdy grilla nie zrobiłeś, nigdy nie tańczyłeś ze mną na trawie. Bo ty nie lubisz tańczyć. Widzisz, jak mało o mnie wiesz? Nic. Nawet nie wiesz po tylu latach, jak bardzo lubię tańczyć. Proszę cię, nie opuszczaj mnie. Kochanie, zostań. Wyprowadzam się, żegnaj. Kryśka, proszę cię, kocham cię. Zależy mi na Albercie. Spędziliśmy ze sobą tyle cudownych lat. Ale musi mi udowodnić, że jestem dla niego najważniejsza. Wtedy do niego wrócę.
kilka godzin. Do klubu przychodzą kolejni goście. Nie wszyscy podobają się jednak nowemu szefowi ochrony. Chodź. Bo? No bo nie, ludzie od ciebie nie wchodzą. Jak nie wchodzę, jak tam są moi znajomi? No to twoi znajomi są, ty nie wejdziesz. Mam talary, bawię się. No masz talary, ale masz też parę innych rzeczy, których tu nie będzie od teraz. Chcę wejść. Nie. Nie ma opcji, rozumiesz? Jak nie ma opcji? Posłuchaj, pierwszy się uspokój. Po drugie, jeszcze pięciu chyba wyjdzie. Masz proste nosy, się ciesz. Tam jest twoje miejsce. Co się stało? No nic, od cichego chłopak. Zawsze coś kręcą, kombinują. Świetna robota, Robson. Świetna. Jestem z ciebie bardzo dumny. Świetny. Widzę, że ochrona lokalu jest w dobrych rękach. Nie pomyliłem się co do Robsona. Wiele ryzykuje, stawiając się ostro cichemu. Cała sala buja się, nim poleci złoty deszcz, zabawimy wszyscy się do rana. Cała sala buja się. Łatwo było kupić zaufanie mojego ojca. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, będąc wobec niego nieuczciwym. Teraz tańcz, z głośników nuta ta prowadziła wszystkich fans i szaleją nagle do Minął tydzień. Relacje między Pawłem a Robsonem nadal są nieco napięte. Mężczyźni najwyraźniej nie przypadli sobie do gustu. Gdzie ty byłaś? 15 minut cię nie ma. Patrz, jaki ruch. Przestań się rzucać, co mam do ciebie wiadomość. Jaką? No bo podsłuchałam coś. No, co podsłuchałaś? Rozmowę Alberta z Robsonem. No i co? No i Albert do niego powiedział synu. No i co z tego? Do mnie też czasem mówi synu. No ale chodzi o to, że później Robson do niego mówi, że tato mieliśmy się z nim afiszować. Mówiłem, dlatego ja tu węszę wszędzie intrygę. Ale rozumiesz, może oni nie chcą, żeby ktoś wiedział, że oni są rodziną. On się zapewnie tutaj czuje, to jest coś podejrzane. Mówię ci, on czegoś, to on jest zapewny siebie. No, jest pewny siebie, bo jest przystojny. Także... Czy ja wiem? Następnego dnia po południu Robson odwiedza klub Cichego. Już samo powitanie mężczyzn wskazuje na to, że Albert zbyt pochopnie ucieszył się z zatrudnienia u siebie syna. Mam nadzieję, że wczoraj to nie było za ostro, co? Hollywood to nie było, ale wszyscy kupili wczorajszą scenę. No i bardzo dobrze o to chodziło. Myślisz, że stary się nie kapnie, że to była ustawka? Albert kupuje generalnie wszystko, co mu się podłoży. Dobra, ja spiszę. Na razie. A powiedz mi w ogóle, jaki jest dalszy plan działania? Po pierwsze, musisz się wkupić w łaski Alberta. Mhm. Wkupisz się w jego łaski i wszystko mamy załatwione. No dobra. Resztą zajmę się. To będzie ogarnięte. Jestem ci bardzo wdzięczny. Dziękuję. Dzięki bardzo, stary. Lecę na koniec też. Na razie. Po skończonej rozmowie z Cichym, Robson jeszcze raz gratuluje ustawki, dzięki której Albert nabrał do niego zaufania. Nie mają pojęcia, że Paweł śledził Robsona po pracy. No i moja intuicja mnie nie zawiodła. Okazuje się, że Robson nadal ma układy z ludźmi Cichego. Kilka dni później. Impreza w klubie Alberta. Pawłowi nie daje spokoju widok Robsona w świetnych relacjach z ludźmi Cichego. Postanawia podzielić się swoimi obserwacjami z Nikolą. Leci od razu do Cichego. Jakbyś to widziała, on tam, on ci tam na misia, rozumiesz? Tak, mało się po pupciach tam nie klepali, rozumiesz? Proszę cię, no może czegoś zapomniał, nie wiem, papierosów, albo chciał załatwić stare sprawy. Chyba zapomniał donieść, co się tu dzieje. Paweł oszalał, śledzi Robsona, przecież od razu widać, że to jest jakaś paranoja. No, za bardzo wyolbrzymiasz. Powiedz ci, to jest coś, to jest nie tak. A może ty po prostu, wiesz, jesteś zazdrosny. Konkurencja w końcu ci rośnie u boku. Tak. No. Jaka to konkurencja dla mnie? No, słuchaj, ciemne włosy, ciemne oczy, dobrze zbudowany. No co, przecież mi też nic nie brakuje. No to patrz. Dla mojego najlepszego pracownika kawa. Gdzie kawa? Oczywiście. Jedna podwójna. Nie mam problemu. Ja bym zrobił, ale mam pełne ręce roboty. Pawełku, jak zwykle. Jak zwykle. Robson jest pewny siebie, bo ma przecież szefa po swojej stronie. A ja mam przerąbane. Piękne
Następnego dnia, w niedzielny wieczór, Albert przygotował niespodziankę dla Krystyny, żeby ostatecznie się z nią pogodzić i zapomnieć o dwuznacznej sytuacji z Ewą. Wow. Przygotowałem kolację. Zaskoczyłeś mnie. Chciałem cię przeprosić za, no wiesz, za tą sytuację, która była. Tak, pamiętam. Wybaczysz mi? Mogłabym ci wybaczyć, ale pod jednym warunkiem, że nie będziesz już miał kontaktu z Ewą. Rozmawiałem z Ewą. Ustaliliśmy, że tylko w wyjątkowych sytuacjach będziemy się kontaktować w sprawie Robsona. Mam nadzieję. Byłoby fantastycznie. Szkoda by było zmarnować tyle pięknych naszych wspólnych chwil i lat. Cieszę się, że odzyskałem Krystynę. Ona jest najważniejsza w moim życiu. Kocham ją. Oczywiście, że wybaczę Albertowi, ale to nie znaczy, że nie będę czujna. Za bardzo mi na nim zależy. Będzie dobrze. Może zjedzmy? Wiesz, że cię kocham. Ja ciebie. Chodź. Najsłodki mają smak usta, te usta, te. Najbardziej tylko chcę ciebie, chcę ciebie, chcę. Zniosłem tyle kłamstw, zniosę jeszcze jedno. Zatrzymując czas, mogę patrzeć w niebo. Prawdę czy też fałsz wybieram dla siebie. To co lepsze jest, kiedy widzę ciebie. Nastał nowy dzień i kolejna noc. Znów spóźniłaś się, ogarnia mnie złość.